czołg Wehrmachtu odnaleziony w piwnicy 84-latka. Miał cały arsenał czołg Panthera w piwnicy 84-letniego Niemca. Policja w kraju związkowym z Schleswig-Holstein w północnych Niemczech zabezpieczyła czołg Panther, pochodzący z czasów II wojny światowej. 84-letni senior trzymał go we własnej piwnicy. Oprócz tego posiadał broń wartą 216 tysięcy euro. Ruszył proces Niemca, który we własnej piwnicy trzymał pochodzący z czasów II wojny światowej czołg Panther. Jest to najbardziej znany czołg Wehrmachtu, jeden z podstawowych pojazdów wykorzystywanych przez Niemców podczas wojny. Zdaniem prokuratury, 84-letni mieszkaniec Kilonii naruszył ustawę o kontroli broni wojennej. Czołg to nie jedyne znalezisko funkcjonariuszy w piwnicy seniora. Mężczyzna miał też torpedę, moździerz i działo przeciwlotnicze dużego kalibru. Oprócz tego policjanci zabezpieczyli karabiny maszynowe, pistolety półautomatyczne i automatyczne oraz ponad 1000 sztuk amunicji. Zdaniem prokuratury, 84-letni mieszkaniec Kilonii naruszył ustawę o kontroli broni wojennej. Taki arsenał, według niemieckiego prawa, nie może się znajdować w posiadaniu lub użytkowaniu osób prywatnych. 84-latek podczas rozprawy sądowej nie chciał skomentować sprawy. Amunicja warta 216 tysięcy euro, czołg, nawet 1 milionów. Teraz sąd ma ocenić, czy znaleziona broń i czołg w istocie są zakazane. Obrońcy oskarżonego jako argument wskazują, że oskarżony zajmował się jedynie ich renowacją, a cały arsenał był nieuzbrojony, a więc bezużyteczny. Według opinii ekspertów, broń w takim stanie może kosztować nawet 216 tysięcy euro. Jeszcze drożej kosztuje słynny czołg Wehrmachtu. Jak poinformował właściciel nielegalnej broni, w 2018 roku amerykańskie muzeum zaproponowało 84-latkowi 1 milion euro za to, aby historyczna maszyna trafiła do ich kolekcji. Miały też ponieść wszystkie koszty związane z przewiezieniem Panthera do Stanów Zjednoczonych.